Dobra, kończymy szybko, Nie, tak mi nie, się jeszcze nie kojarzyło, jak kończymy. się Moment, rozmawia. moment, ziomku. Halo. Myślę, że to... No jak to, Jak nie? to nie? Nie No podzielimy ale to na tego? 4 odcinki, co ty? Jeszcze jedną Na dwa mapę odcinki. nagramy i dopiero na drugim odcinku będziemy kolejne dwie nagrywać. Aha, no dobra, no to tak. Kolejny tryb. Napiszcie tak czy siak. Cześć, witajcie, tu ziomek. Gramy właśnie w Battlefielda. Jest ze mną. Hej, co ty robisz? No nic, Dobra, udaję, nie no. udawaj, nie udawaj, okej. Nieudany fail. Tak czy siak napiszcie w komentarzach, ile Call of Duty Modern Warfare 4 3 Mapę. ma Tak. map. Ziomek, możesz spawnować się I na mnie, te... wysiądziesz i masz niszczyciel czołgów blisko. Jak widzicie, jest No to już, kolejna tylko czarny mapa. ekran. No jaka Ta, jest? jak ona się nazywa? Dolina Śmierci, tak? Dolina Śmierci. I to jest nowy tryb Tank Superiority, tak? Czyli bitwa pancerna. No, czyli Bronimy bronimy jednego lub atakujemy punktu. na jeden punkt, który aktualnie tam się znajduje 500 metrów ode mnie. Wiemy, kiedy się zespawnujesz. Nie wiem, czarny ekran, wczytywanie. A tak w ogóle to idą punkty za Tak, przejęcie tego danego punktu, tak prawda? samo jak Na za parę? przejęcie flagi. Niestety twórcy mogli zrobić tutaj więcej punktów za przejęcie, ponieważ no oczywiście trochę trudniej jest to zrobić, no ale... No, na przykład 500. 500 punktów za przejęcie i nie wiem, 600 za ten. 500 za neutralizację, 600 za przejęcie. W ogóle, szczerze Spawnuj mówiąc, się. moja... No, Dobra, to się czarny bać ekran. zespawnujesz, kurczę. No, moje odczucie na temat Armor Kill jest takie, że standardowe tam, nie wiem, 5 czy 6 punktów to jest bullshit. Według mnie właśnie taki jeden punkt to jest odpowiednia liczba punktów. W ogóle w tym dodatku Armor Kill to chyba jeden nowy tryb dochodzi, No czy tak, ile? jeden nowy tryb, tak samo Jeden. jak doszedł nowy tryb Close Quarters, W Close właśnie Quarters. mistrz broń, to tutaj jest właśnie World. pojedynek pancerny. Wow, nie znam dobrze tej mapki, więc tutaj jakoś tak objeżdżam inną drogą. Ty no proszę, no O co? was, no. Długo jeszcze? Nie wiem, nie mogę wejść. Na wysoki grasz? No. Dobra, to sami mogłeś zmniejszyć na średnią. To by było dobrze, dlatego ja do nagrywania zawsze mam średnią. Również dodamy też, że będziemy chcieli ponagrywać wiele Battlefieldów, wiele odcinków z Battlefield. naszym kolegą Georgetem. U ziomka chyba jest nawet filmik, no i jasne, że z wężem. A już nie, to było z tego, z Action, a właśnie z Action nie Aha. wypaliło mi. No, no i on się nazywa George Bash, mam nadzieję, że go znacie. Oczywiście nagrywanie mi się włączyło. Dobra, to będziecie mieli obrazek. No i Tak, Icelake'a. Ice Snake'a, węża możecie go Smoker. znać z właśnie moich filmów z Guild Wars GW2. 2. A Georgetowna nie George ma, nie ma nie było jeszcze, filmu. czeka na emeryturę. Nefarious, jestem z tobą. Okej. Okay. Tak, Przysmażymy Planetę na go! emeryturę babci. O, dostałem czołg. Wow, Spoko. prezent. Dobra, witam was ponownie. Moja mapka. Ten jest, ciemna mapka jest taka, no. A, nie ta strona. Według mnie jest taka, może No, to być. ta Teheranu mogłaby być ciemniejsza trochę, te dwie mapy. Albo zrobić taką typową nocną, żeby można było się poskradać. Jak widzieliście, zostało O! mi zaimplementowane jakieś, nie Szóste wiem, miejsce. kurczę, parę osób na mnie mnie zaczęło atakować, a ja byłem sam. Jak to było kiedyś takie mądre zdanie napisane w grze, chyba właśnie World of Tanks, że nawet stado lekkich wilków może zniszczyć nawet grubego zwierza, coś takiego, Boże, nie wiem. Coś takiego, że... No... O mój Boże, zająłem już nagranie 50 Wow, gigabajtów, ziom. jeszcze 20 minut, tak?
Czyli gramy, miejsce mi się nie skończy. Ale tak się ściłem. Dobra, okay. Nef, jestem za tobą. Według cia. Ładna. A właśnie, czołg nie ma przyspieszenia do tyłu. Czołg nie ma przyspieszenia do tyłu. No, a ten niszczy się czołgów. Taka ciekawostka. Oj, sorry, sprawdzałem tylko. Dzięki. Dobrze, jeszcze może powiemy tak, że... Okej, widzę. Czołg. Że tak, zostało nam dodane 5 nowych zadań właśnie z dodatku. Czyli to są zadania, które pozwolą nam... Co ja? Te 5 zadań z dodatków pozwalają nam na odblokowanie nowej broni dla... Dobrze, dobrze, naprawiaj się. Tak, pozwolą nam na odblokowanie nowej broni dla naszych pojazdów. Oraz zostały nam dodane zadania premium, które dodają nam pierwszy czarny nieśmiertelnik. Znaczy w sensie pierwszy tam, gdzie jest nasz nick napisany. Z różnym na przykład znaczkiem Humvee'ego czy też czołgu. No. Jeżeli pytacie, dlaczego kupiliśmy premium, bo odpowiedź jest bardzo prosta. Przynajmniej w moim przypadku. Bo to dał pieniążki. Nie, nie, no niekoniecznie. Chodzi mi o to, żeby nie wydawać pieniędzy na każdy sposób. Tak, ponieważ to drożej wychodzi. Gdyby nie opłacało się... No. Gdyby nie ten fakt, nie kupiłbym premium. Jeśli, wiecie, jeśli dodatków byłoby na przykład 3, to by się nie opłacało. Ale jeśli dodatków właśnie jest tyle, ile aktualnie ma być wprowadzone, czyli 5, to... To by zmniejszyli liczbę. Boże, jak się ktoś we mnie wpieprzył, ziomek! No co, musiałem cofać, bo dostawałem po dupsku. Ale beka. Super. Okej, powiem tak, no mapka charakteryzuje się, jak wiecie, nocą. To jest inny tryb, ale też ma dużo punktów do przejęcia. Jest ona bardziej ciasna niż właśnie poprzednie, na przykład pancerna tarcza, ponieważ tam to były głównie otwarte. Ale nie w tym przypadku, Nef. No tak, ale tam były po prostu bardziej otwarte, że tutaj to są głównie góry. Znaczy góry i tam przejazdy pod mostami i tak dalej. Raz. O, nie trafiłem. Również macie możecie dostać baretkę za właśnie wygranie rundy bitwy pancernej. Która, tak, właśnie ja dostałem, jak tą pierwszą wygraliśmy. I właśnie gratki ziomek widziałem, jak mi popieprzyłeś czołg. Ja popieprzyłem. Jak już to niszczycie. No, miesza z tym czołg. O, dawaj, ciśniemy na... Straciłem wątek. O czym to ja mówiłem? Aha, o baretkach, no. Że oprócz tego... Aha, no. Za wygraną w tym... Trybie dostajecie 500 punktów doświadczenia. Znaczy, no, 500 punktów doświadczenia za właśnie wygranie tego ryby. No i także baretkę i coś tam. Coś tam, coś tam. Nie pamiętam. Dym. A jak widzicie, dym się bardzo przydaje przeciw javelinom. Dlatego z niego korzystam. Ja właśnie przed chwilą odblokowałem, znaczy przed chwilą, przed długą chwilą odblokowałem termowizję. Przez co właśnie będę... Dostał. Co? Co on tu robi? Wpakował się we mnie. No jasne. Dobra. Ja się wycofuję. Cofam. 53 życia. Dlatego ja wam mówię, jestem fanem po prostu termowizji. No. W każdym prawie pojeździe mam zamontowany ten dodatek, ponieważ po pierwsze wykrywa mi to miny, które czasami potrafią uprzykrzyć życie i się przydaje termowizja bardziej niż takie coś jak dym. Ups. Ale to najpierw możecie pograć sobie na dymie, dopiero potem na termowizji. No.
na razie jeszcze musimy poćwiczyć grę na tej właśnie tym dodatku, bo to jest w ogóle inny wymiar rozgrywki. Fuck! Ty! Ale beka! Widzowie mają edycję specjalną. Podałeś im klucz? Ach! Trzy niszczyciele, ja jedyny. A klucz jest już jest zużyty. Nie, bo mówiłeś o jakiejś edycji specjalnej. Co ma być niby... Nie no, bo trzy niszczyciele. Super reakcja. Pozdro dla kumatych, ta? Nef, a pamiętasz, że miałeś mi załatwić GW2? Ja, najlepiej nie kupić. Nie wiadomo. To... Nie pamiętasz, jak mówiłeś? Nie. Nic? Jak sądzisz, tego ile zajmie rendering? Nie wiem, trudno mi powiedzieć ogólnie. Mam Javelina, super. Przejmę. No i super. Ja też chcę. Na koniec. Idzie. O, nie zdążyłem. Ja ci dam Javelina, ja ci dam. No bo on namierzał, wiesz, on namierzał Javelina jego. Javelina. Z tego, z karabinku pociągu. No spoko. Jak widzicie, zostało nam tylko 17 tiketów, więc jest to niemożliwe, żebyśmy wygrali. No chyba, że przyszedłby Johnny Demoniak. A on w innym nie umie grać. Nie ma, a no tak, nie musimy lotów. A może na ciągu nie, też może. Tak dobrze jeździ. Ale miesza z tym, pozdrawiamy również gracza Johnny Demoniak. Jeśli właśnie oglądasz nas, no, bądź jesteś Polakiem, to napisz. Chętnie z tobą się zaprzyjaźnimy i będziemy razem z tobą w drużynie, ponieważ zawsze nas zabijasz, jak jesteś w samolocie na naszym ulubionym serwerze w trybie Rush. No, dawaj Nef, przydasz się. Okej. Bo oni przejmują. Ale jak on się tu pojawił? Teleportacja. A patrzcie. No nie! I ten papała się cieszy. Ups. Osiem, siedem, I ostatnie fajerwerki wybuchły na mojej twarzy. Dobrze, a więc o dwa tikety przegrywamy niestety. No niestety, udało nam się przegrać. Wow. I myślę, że to już będzie koniec właśnie tego pierwszego odcinka z dodatku Armored Kills. Zapraszamy was na drugi. Razem ze mną był Ziomek. No halo, właśnie cię wywaliło, ale ja już się pożegnałem, więc powiedz tylko cześć. No to trzymajcie się.